The Senate will decide your fate. I am the Senate. Not yet. Hej, hej. Pojawił się trailer tego finalnego sezonu Clone Wars. Ja już sam nie wiem, ten finalny sezon Clone Wars był nazywany jakby dodatkowymi odcinkami sezonu szóstego, natomiast teraz zdaje się, że chyba nawet w oficjalnym nazewnictwie nazywa się to sezon siódmy, więc ja już sam nie wiem, jak mam to nazywać, zresztą no nieistotne, brakujące odcinki Clone Wars nadchodzą i zadebiutują one na Disney+, słuchajcie, i wygląda na to, przynajmniej na razie, taką mamy informację, że tylko na Disney+, więc nie należy się ich spodziewać na przykład na kanale telewizyjnym Disney XD. Strasznie lubię tą nazwę, Disney XD. No nieistotne. W każdym razie wyszedł trailer, obejrzyjmy go sobie teraz. Ja nie jestem ekspertem od Clone Warsów. Widziałem jakieś tam wyrwane pojedyncze odcinki gdzieś tam kiedyś. Teraz jakby jestem w trakcie przypominania sobie poszczególnych odcinków i całych Clone Warsów, także jakby moje oglądanie Clone Warsów możecie również śledzić na kanale, do czego bardzo, bardzo zachęcam, czyli no, znaczy, no, w tej chwili zbliżam się do końca sezonu pierwszego Clone Warsów, więc no, daleko mi jeszcze tutaj do wydarzeń przedstawionych w tych dodatkowych odcinkach, które nadchodzą, więc nie do wszystkiego się będę mógł odnieść. Także potraktujcie to jako taką reakcję i komentarz totalnego Clone Warsowego laika. No to chyba za chwilę pojedziemy. Zanim pojedziemy, no to oczywiście wam przypominam o Instagramie Biblioteki Osus. Koniecznie, koniecznie tam musicie zajrzeć. Przypominam o serwerze Discord. Tam się dzieją fajne rzeczy ostatnio. No i co? No i osus.pl też czeka na wasze zaangażowanie, strona Biblioteki Osus. A teraz już oglądamy ten trailer zapierający dech w piersiach, podobno tak słyszałem, trailer dodatkowych odcinków Clone Wars. Jakieś mam chyba dziwne kolory na kamerce, tak właśnie teraz patrzę. Trzeba będzie nad tym popracować. No nieistotne, oglądamy. Soon the galaxy Maul will be remade. Mówi, tak? To jest chyba Bo-Katan, jeśli ja dobrze pamiętam. The Jedi and the Republic. Pojawi się więcej Mace Windu. Will die. I sense a plot to destroy the Jedi. Great care we must take. Why would anyone walk away from being a Jedi? We were trained to be keepers of the peace, not soldiers. We clones have mixed feelings about the war. Without it, we wouldn't exist. All part of the plan. The plan. Everything is about to change. Już mi się coś nie zgadza, ale tak. Every choice made has led to this. Okej, na gorąco kilka informacji. Po pierwsze, mamy tutaj, zaraz spróbuję to znaleźć, zmieniła się data, bo początkowa data, jaką nam podano, że odcinki się zaczną pojawiać 17 lutego, natomiast tutaj widać 21 lutego. Nie wiem, skąd to wynika, czy poprzednia informacja, chyba nawet ją podawałem w którymś z filmików, była błędna, czy po prostu to zmienili, no nieistotne.
W każdym razie no, 21 lutego, więc już wiem, że raczej nie zdążę obejrzeć, nadrobić wszystkich odcinków Clone Wars, ale te będę oglądał na bieżąco i jakieś reakcje nagrywał na bieżąco, także będziecie mieli na pewno więcej reakcji laika na Clone Warsy. To po pierwsze. Po drugie, z ciekawych rzeczy, które tak zauważyłem tak na szybko, bo oglądam to pierwszy raz w ogóle, ten trailer, to przede wszystkim skupia się bardzo na Asoce, tego się spodziewaliśmy. Będzie trochę Maula, co mi się bardzo podoba, natomiast mam tutaj oczywiście pewne zastrzeżenia co do tej walki między Maulem i Asoką, no bo wiecie, no Maul musi przeżyć, nie? Mówię Maul, powinienem mówić Maul. Maul musi przeżyć, więc, no bo wiadomo, że się pojawia później w rebeliantach, więc tutaj musi przeżyć najwyraźniej, więc pytanie, jak ta walka zostanie rozegrana, może w ogóle oni odpalili miecze, ale w ogóle do tej walki nie dojdzie z tych czy innych powodów. Co tam jeszcze dalej zwróciło moją uwagę? Poza tym, gdzie to było? Chyba tutaj. O, widzimy już nowy model Anakina, taki bardzo epizod trzeci model Anakina. Całość, w ogóle tutaj pojedyncze sceny z Mandalorianami, to chyba jest oblężenie Mandalory w ogóle tutaj widzimy. O, i tu jest bardzo ciekawa scena, słuchajcie, na którą zwróciłem uwagę. Mianowicie ta Padme, nie wiem czy ja ją tutaj dam radę złapać. Tą scenę. Jak to się robiło? Klatka po klatce na YouTubie? Chyba tak. O, zobaczcie. Tutaj najwyraźniej widać, że Padme jest już w ciąży, oczywiście jakiejś tam wczesnej ciąży, nie? Natomiast no, w epizodzie trzecim, który się dzieje po, zakładam, że chwilę po, dosłownie chwileczkę po wydarzeniach przedstawionych tutaj w Clone Warsach, no Padme mówi Anakinowi, że jest w ciąży, więc Anakin jest zaskoczony. Nie? W związku z tym najwyraźniej tutaj mamy Anakina lekko jełopa, który nie zauważył, że jego wybrance, jego żonie się troszeczkę przytyło. No, ale okej, przyjmuję to, facet nie jest zbyt spostrzegawczą bestią, żaden facet, więc może się tego nie domyślać. Prawda, co jeszcze? Asoka, klony to widzieliśmy. W ogóle całość zaczyna się od takiej przemowy Maula. Być może jest to w ogóle, cały ten trailer jest zbudowany wokół przemowy Maula, którą on wypowiada podczas tej finałowej walki z Asoką, gdzie on właśnie ma zamiar zdradzić Asoce no, najważniejszej informacje, to, że prawda, Republika jest pod kontrolą Lorda Sithów i że tak naprawdę Republika walczy sama ze sobą, tak jakby, no bo to jakby kanclerz, czyli Sidious, stoi zarówno po jednej stronie konfliktu, jak i po drugiej, tak jakby. Nie? Więc to jest istotne. Co tutaj jeszcze, na co jeszcze tutaj zwróciłem uwagę na początku, nie chciałem gadać, bo strasznie krzyczycie zawsze, że gadam na tego typu trailerach. Natomiast o, tutaj widać jakąś naradę. O, zobaczcie, i to jest, jeśli to tutaj to jest mistrzyni Depa Bilaba, to być może tutaj ten hologram to jest jej uczeń. Tak? Jeśli ja dobrze pamiętam rebeliantów, to zdaje się Caleb Dume, czyli Kanan Jarrus był uczniem Depy Bilaby, więc być może tutaj widzimy właśnie młodego Kanana z rebeliantów, tak? To jest możliwe. O, i to tyle tak mi się rzuciło w oczy. Na pewno wy wyłapiecie znacznie więcej takich smaczków i ciekawostek. Oczywiście to wszystko jest do... znaczy komentarze są do waszej dyspozycji, to chciałem powiedzieć. Komentarze są do waszej dyspozycji, więc napiszcie mi Clone Warsowemu lajkowi, o co tutaj chodzi i co jeszcze wyłapaliście fajnego. Dzięki wielkie za oglądanie. Pamiętajcie o tym, żeby się często uśmiechać. Pamiętajcie o Instagramie Biblioteki Osus koniecznie też. No i co? No i niech moc będzie z wami. Trzymajcie się. Pa, pa.